Za nami festiwal Sera w Dziećmorowicach. Główną nagrodę zgarnęły Kasia, Krzysia i Wiola, które reprezentowały sołectwo Dziećmorowice. Ich potrawa, żartobliwie nazywana wirtualnymi lodami, została uznana za najlepszą. Dlaczego wirtualne lody? Komisja przychodziła, znaczy nie komisja, tylko pan prowadzi, redaktor, tak, przychodził zobaczyć, co mamy do zaprezentowania. No to niestety tych lodów nie było na talerzu, dlatego śmieliśmy się, że to były lody wirtualne. Były piękne, puste talerze z miejscem na nasze lody. A z czego były te lody właśnie? Jak one były zrobione? Co to jest za przepis? Przepisu nie zdradzimy, ale na pewno były to składnikiem głównym, to był ser krowi, koli. No i dodatki z tym związane, żeby ta konsystencja się jednak jakoś trzymała, nie? I wszystko było nasze regionalne, także wszystko z sołectwa tutaj naszego. Festiwal Sera został zorganizowany po raz 18. Była to okazja do spróbowania różnych ciekawych potraw na bazie sera. Swoje stoiska wystawili zarówno lokalni, jak i przyjezdni specjaliści od kuchni. Duża kolejka ustawiła się do stoiska, na którym zupę serową serwowali Adam Hausman, wójt gminy Walim, i Leonard Górski, starosta Wałbrzyski. Starosta nie chciał zdradzić przepisu, ale żartobliwie mówił, że zupa zawiera lubczyk, który pomaga w integracji. Mogliśmy spróbować m.in. takich potraw jak risotto z parmezanem, czosnkowo-serową zupę krem, bukietów serowo-warzywnych, śnieżnego puchu, sernika łóżki, pasztecików serowo-szpinakowych, julianowskiej chmurki, camembert i figi, ptysi serowych, serowej przekąski i zwycięskich lodów.